Dzień dobry. Moi drodzy, poniedziałek 24 lutego. Pierwszy wstawak tego tygodniowy, ale przedostatni wstawak przed Wielkopostny. Czyli mówiąc krótko, taki jak zawsze, jak codziennie, jak od początku świata do końca świata, wstawaki jadą, lecą. Ja zapraszam, nie mam pojęcia, co ja mówię. Jedziemy! Moi drodzy, moi kochani, witam was bardzo serdecznie w poniedziałek, w nowym tygodniu. W tygodniu bardzo szczególnym, bo w tym tygodniu już w środę zaczyna się Wielki Post, więc to będzie w ogóle super tydzień. Kochani, zachęcajka, motywacyjka, wykopajka do życia na dzisiaj. Jak to często w poniedziałki, cytaty z filmów głupich, nic nieznaczących, cytaty do niczego nikomu niepotrzebne, ale u nas się oczywiście pojawiające i będzie wielka prawda duchowa. Dzisiaj będzie powtórka, w sensie nie cytatu, chociaż może on też kiedyś był, ale bardziej tematu, który się już pojawił miliard razy i pojawi się kolejne 8 miliardów razy. Cytat z pana Jacka Sparrowa. Kojarzycie, nie? W sensie Piraci z Karaibów, Johnny Depp i tak dalej. Strasznie barwna, strasznie fajna postać, jedna myślę z lepszych postaci amerykańskiego Hollywoodu na przestrzeni ostatnich lat. Następujący cytat. Pewnie go słyszeliście, bo to jest znane zdanie, ale strasznie fajne. Problemem, mówi Jack Sparrow, problemem nie jest problem. Problemem jest twoje nastawienie do problemu. Moi drodzy, po raz tysięczny, po raz milionowy, po raz miliardowy, po raz enty nieskończony i tak dalej. Problemy w naszym życiu są, będą do końca życia. Były, są, będą i będą zawsze do końca życia. Nie ma, kochani, takiej ścieżki życiowej, gdzie nie będzie problemów. Jeżeli dzisiaj rano się obudziłeś, ten poniedziałek, z takim myśleniem, Boże, mam tyle problemów, tyle rzeczy przede mną stoi. Zaczyna się nowy tydzień, zaczyna się poniedziałek i ja się już będę tak męczył, już mam dość. Mimo, że się jeszcze nie zaczęło, to już mam dość tego wszystkiego, nie? Uwaga, kochani. No, dzień jak co dzień. Takie jest życie. Problemy są. Problemem jest twoje nastawienie do nich. Otóż jeżeli będziesz się nastawiać w ten sposób, że będziesz sobie mówić, to mnie przerasta. To jest coś, z czym ja absolutnie sobie nie poradzę. To jest coś, co jest w ogóle do niczego. To uwaga, to masz rację. Dlatego, że tak jest. Ale jest Pan Bóg. Kiedy ja mówię o nastawieniu do problemu, nie chodzi mi o to, o czym często mówią różne motywacyjki i tak dalej. Słuchaj, nie przejmuj się tak bardzo twoimi problemami, one nie są takie wielkie, jakie są i tak dalej. Uwaga, zazwyczaj są. Czasem nie są, ale zazwyczaj są. Więc ja nie próbuję cię to nastawić w taki sposób, żeby ci powiedzieć, słuchaj, jak dzisiaj z optymistyczną myślą i nadzieją wejdziesz w ten dzień, to twoje problemy znikną, będą mniejsze i to po prostu ty je wyolbrzymiasz. Czasem rzeczywiście w 2% tak jest, ale zazwyczaj tak nie jest. Ja cię zachęcam do czegoś innego. Nastawienie do problemu polega na tym, że Pana Boga do tego problemu nie wpuszczasz, że Pana Boga do siebie nie wpuszczasz. Wiem, co mi powiesz zaraz, mi to oczywiście niektórzy powiedzą. Ja tam Pana Boga wpuszczam od dawna i wcale Pan Bóg mi nie pomaga. A mnie nie chodzi o to, żeby Ci Pan Bóg pomógł. Naprawdę? Nie chodzi mi o to, żeby Ci Pan Bóg pomógł, tylko chodzi mi o to, żebyś Ty z Panem Bogiem zaczął być. Nie po to, żeby Pan Bóg Ci pomógł, tylko po to, żebyś z Panem Bogiem zaczął być. Bo jak naprawdę będziesz z Panem Bogiem, ale nie po to, żeby Ci pomógł, tylko po to, żeby z Nim być, wtedy nawet największe problemy nie będą miały takiego wielkiego znaczenia, bo będziesz z Nim. A jak się z Nim jest, to nic lepszego być nie może. Więc problemem, moi drodzy, nie są problemy, dlatego że one będą. Nie ma takiej opcji w życiu, żeby nie było. Tylko problemem jest to, że my się w nich nie zajmujemy Panem Bogiem, że te problemy nam Pana Boga spychają na bok i po prostu Nim nie jesteśmy. A jakbyśmy z Nim byli, to bylibyśmy w stanie przejść każdy problem. No więc się dzisiaj nastawcie dobrze do problemów, czyli nie próbujcie ich pomniejszyć, nie próbujcie ich zbagatelizować, ale Pana Boga dopuśćcie do siebie, żeby Pan Bóg zajął miejsce znacznie większe niż twój problem. Moi drodzy, moi mili, tośmy zakończyli. Przedostatni odcinek karnawałowy, jeżeli tak można powiedzieć, zakończony. Jeszcze widzimy się tylko jutro w takich normalnych wstawakach, choć środy będą troszeczkę inne. W sumie takie same, ale troszeczkę inne. No to ja was na jutro serdecznie zapraszam. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię i widzimy się już jutro. Z Bogiem, pa, pa!